Poranna Loża Radiowa. Gościem Radiopole jest dzisiaj poseł Ziemi Opolskiej, Stowarzyszenie Od Nowa Marcin Ociepa i wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Cały czas trwa szturm na polską granicę, tak to można nazwać? Na pewno trwa operacja. Przede wszystkim ona jest operacją w charakterze psychologicznym, koordynowaną ściśle przez y, służby specjalne Białorusi i Rosji, m, której y, jednym z objawów jest rzeczywiście użycie migrantów jako żywej broni, zmuszanie ich. Najpierw zachęcanie, wprowadzanie w błąd, a następnie zmuszanie do forsowania granicy po to, żeby zdestabilizować sytuację Rzeczpospolitej, ale także w całej Unii Europejskiej i NATO, żeby testować nasze instytucje, państwo, polityków organizacje pozarządowe, media, jak będziemy na to reagować. Sprawność NATO również jest testowana? Na pewno to, jak reagujemy i czy okazujemy sobie nawzajem solidarność jak najbardziej. Póki co, proszę pamiętać, że nie ma miejsca na interwencję NATO, bo to jest paktem o charakterze wojskowym, a my nie chcemy militaryzować tego konfliktu. To jest konflikt, czy kryzys o charakterze wszystkim politycznym, dyplomatycznym i w jakiejś mierze humanitarnym. Powiedział Pan o tym, że migranci są zachęcani i wprowadzani w błąd. O ile jestem w stanie zrozumieć, że ktoś dał się nabrać władzom czy, czy służbom białoruskim na początku tego kryzysu, że zostanie wpuszczony na Białoruś jako turysta, dowieziony do granicy, przejdzie przez, przez pas graniczny, przez las i, i, i będzie w Unii Europejskiej. O tyle nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, że teraz w świecie globalnym, tak, nie docierają do potencjalnych migrantów informacje o tym, co ich czeka na granicy. A jednak decydują się na tę podróż, tak to nazwijmy, nawet z małymi dziećmi. Dlatego obserwujemy, że raczej zainteresowanie tego typu lotami, które organizuje Łukaszenka spada. Ale proszę pamiętać, że to jest refleksja, mówię o tym, co powiedziała pani redaktor, Osoby, która żyje w Europie, która ma dostęp na co dzień do mediów i y, 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 może sobie wiele rzeczy sprawdzić. Ale tam, na, tam... też mają internet, mają nie, Oczywiście, ale to, to nie jest tak nie jest tak powszechne, nie jest tak oczywiste. I na początku w ogóle zależy oczywiście, o którym kraju mówimy, bo te kierunki tych migracji jest bardzo dużo. To jest Afryka, to jest Bliski Wschód, to, 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 to jest Azja. E, oczywiście przede wszystkim mówimy o migracji ekonomicznej. E, mówimy o tym, że ci ludzie płacą ciężkie pieniądze. 3000 dolarów, 4000 dolarów bandom przemytniczym za to, żeby uzyskać wizę, za to, żeby się dostać do Białorusi. I oni są wprowadzeni w błąd. Na początku, że mówiono, że, że w ogóle Białoruś graniczy z Niemcami wprost i tutaj sobie przejdą. Tego nie weryfikują? A później, później um, mówi, poziom wiedzy o Europie, o, o tym, co się dzieje w Polsce, Niemczech, czy na Białorusi jest naprawdę umiarkowany poza naszym kontynentem. Musimy też to brać pod uwagę. I, natomiast um, um, w, w takim masowym przekazie była informacja, że granica jest niestrzeżona. Że w ogóle nie ma granicy, że można przejść swobodnie. I no, trudno jest zweryfikować już takiemu mm -hmm. migrantowi, takiemu, nie wiem czy to mówimy o, ku, o, o Kurdach, czy o e, 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 Syryjczykach, czy no, mówię z, róż, z różnych stron świata, zweryfikować informacje, czy akurat Polska strzeże swoje granicy z Białorusią. No, ale teraz dlatego to jest nagłośnione. Tak, tak jest, dlatego tak ważne jest te filmy, które publikujemy, te zdjęcia pokazujemy. Że jest zapora, że, są, że, 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 że będzie budowane, budowany płot mur, że jest tam wojsko, że latają śmigłowce, że jest policja. Jednym słowem, no, zadajemy kłam tej propagandzie, ale cały czas nad tym bardzo mocno pracujemy. Proszę wziąć też pod uwagę, że równolegle na początku tak było w, tych, w wielu tych krajach. No, telewizje lokalne, media lokalne za pieniądze podawały fałszywe informacje tym ludziom. I ludzie, no jak widzą filmik jakiś, że w zasadzie żeby można bezproblemowo przejść, mówi ten telewizja lokalna w jakaś tam, w jakimś mieście w Iraku, prawda, no to oni te informacje kupują, biorą za dobrą monetę i ostatecznie się decydowali na ten, na ten podróż. Natomiast oczywiście teraz to już zupełnie inna sytuacja i ta ten fakt zabezpieczenia jest na tyle nagłośniony, że na pewno ten potok powinien spadać. A media społecznościowe, internet, jaką rolę w tym Oczywiście, my śledzimy fora internetowe różnego rodzaju kanały i tam no widzimy jak ci ludzie są wprowadzani w błąd z jednej strony ale jest też wiele i tego no, nie możemy abstrahować od tego, że jest trochę tego, czegoś, co bym powiedział, takim cwaniactwem. Nazwałbym takim cwaniactwem, czyli że ludzie no, płacą pieniądze, wiedzą, że jest granica strzeżona, ale może mi się uda przedrzeć, prawda? Mhm. Może uda mi się na miejscu zgłosić w takim razie o ten azyl, o ten status uchodźcy i tak dalej. I ci ludzie kombinują. No, obserwowaliśmy ich, no, szanowni państwo, ci, którzy agresywnie forsują i forsowali w ostatnim czasie polską granicę. To młodzi silni mężczyźni, którzy próbowali no, w sposób agresywny tę granicę sforsować. No, to nie są ludzie dobrej woli, ale, ale z może pewnością mają są też inni. Kilometrów dalej, żony i małe dzieci, tak I, i, i chcą w ten sposób im jakoś pomóc. Częściowo z pewnością też. Ale y, według tych to, 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 co śledzimy, to raczej jest y, no, pewna cyniczna operacja. Znaczy by, by, zachęcane są. Dorośli są zachęcani, żeby brać ze sobą dzieci, żeby brudzić się, brudzić ubranie, wyglądać na zmęczonych. Takie są instrukcje, które są podawane właśnie po to, żeby. Podawane w mediach społecznościowych, w internecie. Tak, w, ta, tak? w tych wszystkich grupach, gdzie, 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 gdzie zachęca się, opisuje się, jak, jak tu ominąć Polską Straż Graniczną, jak tu przejść przez tą granicę. I no niestety to jest bardzo przykre, bo na samym końcu oczywiście te dzieci padają ofiarami tych dorosłych. No i tutaj też od tego nie możemy abstrahować. Będą wysyłane kolejne wo wojska na granicę. Jak będzie taka potrzeba, jak najbardziej. No, mówimy jednak o kilkunastu tysiącach żołnierzy. Ale przede wszystkim proszę pamiętać, że my bronimy służbę wsparcia dla Straży Granicznej, dla Policji, dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. My nie chcemy militaryzować tego konfliktu, tak jak powiedziałem wcześniej, mm -hmm. więc żołnierze pełnią tam tylko funkcję pomocniczą. Bronimy granic, bronimy bezpieczeństwa, porządku publicznego i tutaj no, nie, możemy, nie możemy ustąpić. Oczywiście no, są różne przypadki. No, niektórzy przekroczyli przecież tą granicę. Tam, gdzie się zdarzały sytuacje, że trzeba udzielać pomocy, to żołnierze czy funkcjonariusze są przeszkoleni mają apteczki, mają sprzęt medyczny, udzielają tej pomocy. Także ci ludzie są przyjmowani w szpitalach na, na pograniczu, tam ci już mówię, przekroczą tą granicę. Więc na tyle, na ile możemy, to, to pomagamy, ale na pewno y, no, nie możemy się godzić na to, żeby w sposób nielegalny omijać y, y, no, granicę, przekraczać tą granicę. I y, jedno, jedno fundamentalne zdanie: można uzyskać w Polsce status y, uchodźcy. No przecież myśmy sprowadzili naszymi samolotami wojskowymi. Ponad tysiąc afgańczyków, uchodźców afgańskich w sierpniu. Nie mają już status uchodźcy? E, no, to było w sierpniu, jak pan mówi. Tak, tak. To ci, tam, tam różnie jest, jest na, na różnym etapie jest ta procedura, ale generalnie oni są bezpieczni. Oni są zostali sprowadzeni przez nas do Polski. Dano im dach nad głową, e, otoczono opieką, dlatego, że, że była taka potrzeba. Więc uzyskali, można uzyskać i uzyskali status uchodźcy legalnie. E, nie atakując, nie forsując polską granicę. Atakując funkcjonariuszy. Można nawet przejść być migrantem ekonomicznym, bo w gruncie rzeczy na pograniczu polsko-białoruskim mówimy o migracji ekonomicznej. Prawda? Tak jak mówiłem o tych pieniądzach, które są płacone bandom przemytniczym. Przecież mamy w swoich społecznościach ludzi z różnych krajów, ponad dwa miliony gości z Ukrainy. Przecież oni są członkami naszych społeczności, naszych uniwersytetów, pracują w naszych firmach, żyją w naszych miastach, jesteśmy. Dumni z tego, że możemy współtworzyć społeczeństwa wielu, wielu polskich miast i miasteczek wspólnie z nimi, tak jak wielu Polaków za granicą migruje także w celach, czy migrowało może kiedyś bardziej w celach ekonomicznych, ale znowu legalnie, prawda, legalnie, a nie z, 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 pominięciem, z pominięciem procedur, no jednak biorąc udział, grając w orkiestrze w służb specjalnych Białorusi i Rosji. Panie ministrze, jeszcze na koniec, bo nam została minuta programu Sprawy Lokalne, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, związany najpierw z porozumieniem Jarosława Gowina, potem z pana Stowarzyszeniem Odnowa. Dlaczego on? Dlaczego on został wicewojewodą? Bo pamiętamy, że to był element umowy koalicyjnej między Stowarzyszeniem Odnowa a Prawem i Sprawiedliwością, ale pytam konkretnie o to nazwisko. Dlatego, że jest bardzo doświadczonym samorządowcem na różnych szczeblach, na różnych funkcjach, ostatnio prawie 7 lat jako wiceburmistrz Brzegu i jest to bardzo jasny sygnał, że i dla odnowy, ale i dla całego naszego rządu kwestia współpracy z samorządem jest naprawdę ważna, że my potrzebujemy synergii w rządu i samorządu, synergii tych, tego wysiłku, tego, tego wzajemnego wsparcia i awansowanie samorządowca doświadczonego, uznanego na wicewojewodę, czyli trochę wzięcie go do administracji rządowej, przecież wicewojewodę jest przedstawicielem rządu w terenie. No jest takim symbolem, że my chcemy, żeby ta administracja rządowa była na te samorządy otwarta, że ona jest i wielu takich samorządowców jest powoływanych na wojewodów, wicewojewodów w kraju. Ja się z tego bardzo cieszę, że my jako od nowa mogliśmy wskazać takiego kandydata, bo Tomasz Witkowski no zawsze ze mną współpracował i yy, 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 bardzo sobie tę współpracę cenię. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Opole. Marcin Ciepa, poseł ziemiopolski, wiceminister obrony narodowej był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.